Prosta droga do bankructwa, upadku, na pewno do spadku opłacalności. Moi drodzy, dzisiaj będzie dość ostro, ale myślę, że akurat ten raz powinno tak być. Kochani, uważam, że już najwyższa pora, żeby sceptycy, trole i marudy przeprosiły tych wszystkich Polaków, a przynajmniej tych z rolnictwa, którzy mówili jasno i wyraźnie, że pomoc Ukrainie obróci się przeciwko nam w aspekcie finansowym. I niestety musimy to powiedzieć jasno. Gdy był jakiś czas temu materiał, w którym mówiłem jasno, co się wydarzy, kiedy otworzy się port suchy, na granicy polsko-ukraińskiej. Co się wydarzy, jeżeli zaczniemy w sposób niekontrolowany ściągać towary? To wiele osób mi mówiło, że my tego potrzebujemy, bo zabraknie nam żywności. Wiele osób tłumaczyło, że przecież to jest solidarność. Wiele osób tłumaczyło, że przecież inaczej nie można i że tak naprawdę przesadzam, że się hejt, że próbuję zbudować zasięgi na straszeniu ludzi. I co? Te marudy, które głosiły takie teorie, a to właśnie były teorie spiskowe, to te mówienie, że nic się nie stanie. Tak naprawdę dzisiaj powinny Wam, rolnikom, zwłaszcza ze wschodniej Polski, oddać te złotówki, którzy się stracili. Kochani, dla tych, którzy nie wiedzą. Dzisiaj tu u mnie na Mazowszu, w powiecie płockim, zdarzają się już nie je pojedyncze, ale liczne telefony. Z terenów Polski na wschodzie, jak dzwonią to firmy i mówią, że są w stanie zaoferować, uwaga, pszenicę ukraińską jak leci, po 900 zł za tonę, plus koszt transportu, na przykład z Zamojszczyzny. Czy wiecie o tym, że to jest kilkaset złotych na tonie. Około 30-40% na tonie. Taniej niż produkujemy to my tu w Polsce? Czy wiecie o tym, że dla wielu gospodarstw, która z tego żyje, oznacza to nic innego, tylko niekiedy spadek dochodowości do zera danej uprawy? Czy wiecie o tym, że ten towar naprawdę wjeżdża? I to nie w pojedynczych samochodach, jak mówią jacyś śmieszni ludzie, tylko to wjeżdża całymi wagonami. Wiecie o tym? A na wolną chwilę. Zapraszam Was na HektarWiedzy.pl. Jako twórca pierwszego w Polsce i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie jedynego w 100% niezależnego portalu z wiedzą rolniczą, bez zachodnich korporacji, bez zachodniego kapitału nie jest łatwo, ale udało się. Jest nas coraz więcej. Dzisiaj są nas już tysiące. Zapraszam Was na portal tworzony z pasją, tworzony z zamiłowania dla rolników, dla ludzi, którzy zajmują się rolnictwem, z wiedzą, z doświadczeniem, z poradami. HektarWiedzy.pl Oczywiście Wam stale nie zabrali, tak? Tylko że tutaj heh, wojna wojną, a rzeczywistość finansowa. No właśnie. Kochani, przecież, jeżeli ktoś ma 6000 hektara i nagle mu wyparowało 400 zł na tonie, to jest 2400 z hektara złotówek mniej zysku, nie kosztów. Jak ktoś umie liczyć, i ktoś ma 20 hektarów, to jest kwota 50 tysięcy złotych w zaokrągleniu. Ktoś się starał, ktoś dbał i ktoś jedną decyzją wprowadził towar na rynek, nie robiąc nic, a więc poprzez zaniechanie wyraził zgodę na to, poparcie społeczne swoje zrobiło i teraz właśnie ci hojni ludzie, którzy tak hojnie pomagają Ukraińcom, powinni też się stanowić, czy nie powinni zacząć pomagać naszym, bo ja uważam, że pomoc nie polega na tym, żebyśmy niszczyli swoich kosztem innych. A to, co głosiłem dawno temu, spadek opłacalności. W sposób celowy i zamierzony, bo każdy idiota wiedział, że to się wydarzy, e, tak naprawdę jest to nic innego jak działanie na szkodę państwa i działanie na szkodę własnych hordaków. I to powinno być głośno negowane i krytykowane. Dzisiaj myślę sobie, że poza rolnikami i ludźmi, którzy pracują w sektorze agro, to i tak każdy ma to gdzieś. A mi jest przykro, bo teraz jest proste pytanie. Mało tego, że wchodzi coś do nas taniej. Mało tego, że wchodzi, uwaga, nie tylko jak to wszyscy bajkopisarze opowiadają na granicy tam daleko wschodniej, ale na zawsze też u to wjeżdża. Wiem o takich sytuacjach. Jak ktoś nie wierzy, zapraszam do siebie na kawę, pokażę wam dokumentację i pokażę, gdzie to leży. Więc w tym momencie, sorry, ale jeżeli wam to nie przeszkadza i my rolnicy mamy teraz podwójnie ponosić te koszty, bo dodam tylko, że do, docierają do mnie zdjęcia, na razie jeszcze nie widziałem cen, ale zdjęcia jak... Wagony z polskimi nawozami przejeżdżają wschodnią granicę. Ja przypomnę tylko, że to zawsze było w drugą stronę, i że ta relacja też, jak system naczyń połączonych, uderzy w finanse naszych gospodarstw. To jeżeli nam w Polsce to nie przeszkadza, jeżeli wam to nie przeszkadza, wam, nie rolnikom, obywatelom Polski, to ja wam współczuję. Po prostu wam współczuję, że nie potraficie tego zrozumieć. Dzisiaj proszę wszystkich o jedno: nie o zadymy, nie o linczowanie, tylko o to, żebyśmy dotarli do odpowiednich władz w Polsce, żeby rozpoczęto kontrolować jakość tego towaru, który przychodzi. Bo przecież nikt z was nie wie, co przychodzi. Ktoś z was to badał, z konsumentów? Widzieliście, że to jest na pewno nie to, że bezpieczne, ale że to jest na przykład bez zalagania substancji aktywnych. Uwaga, tych, których już nie wolno stosować w Europie. Bo tak, ten towar, który przychodzi, przychodzi bez kontroli. Ja nie słyszałem, żeby ktoś badał to na pozostałości. Cóż, mi to przeszkadza, przeszkadza to rolnikom, mam nadzieję, że konsumentom też to przeszkadza, bo nie wiem, czy ktoś z was, kto prowadzi jakąkolwiek działalność pozarolniczą, chciałby, żeby nagle ktoś tak po prostu sobie otworzył granicę i powiedział: chodźcie tu z waszymi usługami, nieważne czy robisz szczoteczkę do zębów, czy robisz znicz, czy robisz koszulkę. Chcielibyście takiego po prostu wejścia bez ograniczeń? Wy, przedsiębiorcy pozarolniczy, którzy coś wytwarzacie na rynek, jakiś produkt, Zastanówcie się, czy to jest uczciwe? Czy wytrzymalibyście taką presję, jak teraz rolnicy wytrzymują? Bo fajnie, że my mamy teraz żniwa, że dzięki Bogu mamy pogodę, ale no okej, okay, no ale my też musimy za to jakoś przeżyć jako sektor rolniczy. Dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że inflacja na nawozach sztucznych na niektórych produktach przekracza 400% w ciągu 7 miesięcy. Zatem ten wzrost ceny, który mieliśmy, miał co zrobić? Miał odbić te wysokie koszty, żeby wyjść podobnie jak innych lat. A teraz mamy sytuację taką, że przez sytuację na wschodzie mamy drogie nawozy i przez pomoc na wschodzie mamy coraz to tańsze nasze produkty. Cóż, mam nadzieję, że do niektórych z Państwa to dotrze. Do tych, którzy nie dotarło i nie dotrze, to pewnie już nigdy nie dotrze. Wierzycie w swój świat, cóż, macie do tego prawo. Pamiętajcie o jednym. Dzisiaj tutaj, stojąc na tym polu, potwierdzam jeszcze raz to mówię. Zboże, zboże, nie żadne wynalazki, tylko zboże przychodzi do Polski w sposób niestety nieograniczony. Jak kto chce i ile chce, w sposób niekontrolowany względem jakości to trafi być może na wasze stoły, bo nikt wam dzisiaj absolutnie nie zagwarantuje, bo to jest kłamstwo, że ten towar jedzie dalej, że on jedzie do innych krajów albo że jedzie do Afryki. Hmm, to jest w ogóle fajny tekst. Jakoś nie wybrałem sobie tego, bo nigdy nie słyszałem o czymś takim. No, ale cóż, no może jestem głupi i tego nie rozumiem. E, na ten moment wszystko zostaje u nas i tylko u nas, co się wydarzy dalej. Zobaczymy. Ja przypomnę, że mamy tak naprawdę trzecią dekadę lipca i na dzień dzisiejszy to zboże zostaje u nas. Mamy rok 22, żeby nikt nie zahajtował tego materiału, że to jest jakiś staroć. Pomyślcie, czy to jest fair.